Cześć kochani, witamy Was na naszym kanale. Dzisiaj mamy taki dzień wolny od pracy, więc postanowiliśmy, że zajmiemy się naszymi kwiatkami w domu. No niestety, zbieraliśmy się do tego dość długo. Tak naprawdę to jest trochę moja wina, ponieważ nie ukrywam, że jakoś tak to odwlekałem. No i tak wyszło, że mamy w sumie już późną porę, aczkolwiek no to chyba, jeśli chodzi o domowe kwiatki, to nie ma jakiegoś większego znaczenia, kiedy je będziemy przesadzać. Przynajmniej tak mi się wydaje. No. Więc co, musimy się zabrać przede wszystkim za te kwiatki, które mają już według nas za małe doniczki. Zobaczcie sami, jak one wyglądają. Tutaj już Ania zaczęła je zestawiać z parapetu. No i niestety, no według nas te doniczki są już trochę przymałe, jeśli chodzi o te kwiatki. Przez to też może i jak widzicie, one nie do końca nam dobrze tutaj rosną, bo prawdopodobnie to te korzenie nie mają tutaj możliwości rozrastać się. Mamy nadzieję, że same przesadzenie kwiatków w tym okresie czasu mniej im zaszkodzi, niż po prostu pozostaną w tych małych doniczkach, więc nie czekamy do wiosny i będziemy robić to teraz. Słuchajcie, byliśmy w garażu. Wzięliśmy doniczki i stwierdziliśmy, że mamy niestety za mało ziemi, więc musimy wyskoczyć do sklepu, żeby kupić ziemię, tak aby nam starczyło na przesadzenie wszystkich kwiatków. Tak jeszcze na marginesie, to mamy zepsutą windę i powiem szczerze, że to jest średnia przyjemność chodzić po schodach i nosić to wszystko. Na szczęście panowie od naprawy windy już są. I mam nadzieję, że dzisiaj winda będzie naprawiona i będziemy mogli z niej korzystać. Słuchajcie, zaczęłam nagrywać. Takie odczucie, niby jest ten lato na dworze, a nie jesień. Tak słońce świeci, musiałam założyć okularki. A propos jeszcze dodam windy, co Paweł opowiadał. Szczerze, jednak dobrze mamy, kiedy ta winda działa. Tak, bo to jest tak, że w sumie zaczynamy pewne rzeczy doceniać dopiero jak ich zaczyna nam brakować. I tak właśnie jest w przypadku tej windy, tak? Że na co dzień korzystamy i w ogóle o tym nie myślimy, tak? A w sytuacji, kiedy jej zabrakło, to wiemy, jak dużo cięższe jest na przykład wnoszenie zakupów, tak? Na któreś tam piętro, niż po prostu sobie wsiąść do tej windy i pojechać. Właśnie, a co dopiero mówić rodzicom, które mieszkają na 13 piętrze i mają na przykład małe dzieci. Nie wyobrażam sobie tego. No, takie małe dzieci, które muszą nosić na rękach, tak? No, bo no. To jest istotne. To możemy tylko współczuć. No, ale dobra, już panowie są. Mam nadzieję, że zanim my wrócimy, to już winda będzie czynna. Tak. Się okaże. Pierwsze co wbijamy do Lidla, zobaczymy, czy to jest ziemia. Aha. Tutaj chyba Ania zazwyczaj jest w ziemi. Wiesz co, jeszcze tam może być w koszach dalej. Dobra, ziemi dzisiaj w Lidlu nie ma, ale Ania tutaj powiedziała, że kupi jabłka na jakieś tam kolejne wypieki. Tak przy okazji. Odkąd mamy Thermomixa, to tak naprawdę kupujemy bardzo dużo warzyw. Świeże zapasy marcheweczki też muszą być. Zobaczcie, prawie jak Dyson na grubo. Słuchajcie, nie wiem jak u Was, ale ja to odnoszę wrażenie, że jak my wyjdziemy do sklepu, nawet tak po jakąś rzecz i tej rzeczy nie znajdziemy, to tak mimo wszystko coś kupimy, czyli nie wychodzimy z pustymi rękoma. Nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale my tak mamy. Dla mnie nic innego w tym nie ma, ponieważ jeżeli Paweł lubi jabłka, albo będę miała na nich pomysł wkrótce, też wolę je wziąć dzisiaj, żeby nie iść niebawem do sklepu. Dlatego u nas to tak wygląda. Jesteśmy w Auchan, znaleźliśmy ziemię, tylko to jest pakowana po 5 litrów. Wcześniej mieliśmy worki po 20 litrów, więc musimy trochę wziąć więcej tych woreczków. Nie wiem, Ania, wydaje mi się, że 40 litrów starczy no nam na te doniczki. Okay. Paweł, jeszcze w domu mamy jedno opakowanie, więc... To jest niepełne opakowanie, więc tak? Mi się wydaje, lepiej wziąć więcej tej ziemi i najwyżej zostanie. No, lepiej niech zostanie, niż ma zabraknąć. Też jestem takiego zdania. Dokładnie, dobra. Co, jeszcze doniczki patrzyłaś? Patrzyłam, ale w sumie doniczki mamy. Ale jeszcze Wam pokażę, zobaczcie jakie ładne.
fajne doniczki. No najlepiej do domu pasują akurat srebrne. No jak zwykle, kiedy trzeba, to w sklepie nie ma, a kiedy nie trzeba, no to są. My już kupiliśmy, zamówiliśmy przez internet, bo nie mogliśmy w sklepach akurat znaleźć takich co, fajnych chciałabyś i dużych. Mieć, chciałabyś mieć taką twarz nie, w domu? Nie, chciałabym. Nie chciałabym. Prawie wygląda ładnie, jak jakiś kielich. Ładnie wygląda, ale w domu by takiego nie chciałam mieć. Jeszcze w nocy się przestraszę, to wiesz. Nie, ale spoko, tutaj są te doniczki. Może nie tak. Są jakieś tanie, ale no bardzo jasne. Ładne. Ale ładne. Takie jak glamour. Musiałem wyskoczyć z domu, ponieważ jestem umówiony na wymianę opon. Może śniegu jeszcze nie ma, pogoda jest taka typowo jesienna, aczkolwiek nigdy nie wiadomo, kiedy ten śnieg spadnie, więc warto już mieć te opony wymienione na zimowe, zwłaszcza że rano te temperatury i tak są już takie bliskie zeru, więc nie ma co tych opon letnich niszczyć. Później co? Wracam od razu do domu i kontynuujemy przesadzanie kwiatków. Odnoszę wrażenie, że o której godzinie bym nie jechał, to trasa toruńska w kierunku Dworca Zachodniego to jest zawsze zakorkowana. Wracam właśnie z serwisu wymiany opon. Tym razem wymieniałem opony w innym miejscu niż to robiłem wcześniej. W sumie to nie wiem, dlaczego tak nasza firma zmieniła mi ten serwis, ale tak naprawdę to dobrze, ponieważ wiecie co się okazało, że miałem źle nakręcone nakrętki na szpilki w kołach, krzywo, dociśnięte na siłę. Teraz ten mechanik nie mógł odkręcić tych nakrętek i musiał pozrywać te śruby. Niestety w prawym przednim kole nie mam dwóch szpilek, a w lewym nie mam jednej szpilki. Będę musiał zgłosić to na serwis. I będzie naprawa. Taki peszek. Słuchajcie, przez wczorajszą sytuację z samochodem tak naprawdę już było późno i nie przesadzaliśmy już kwiatków. Musimy to zrobić dzisiaj, ale w związku z tym, że pogoda nie dopisuje, padał deszcz, jest na tarasie mokro. Zaraz wam pokażę. O, tak to niestety wygląda. Jest bardzo zimno, ta pogoda się ewidentnie pogorszyła. Prawda jest taka, że nie chcemy się przeziębić. W związku z tym, niestety nabałagnimy trochę w domu i będziemy przesadzać w mieszkaniu na podłodze. W taki sposób sobie zabezpieczyliśmy podłogę. Wziąłem rozciąłem duży foliowy worek. No i będziemy działać. Aniu, dlaczego ja mam takie rękawiczki, a ty masz gumowe? Bo ja będę robić, a ty będziesz tylko mi pomagać. A, ja będę asystentem. Tak jest. Okay. Dobra, zaczynamy? Zróbmy to. Jedziemy. No za dużo tych worków kupiliśmy. No za dużo. Jeszcze u sąsiada możemy wsadzić, nie wiem co. Dobra, czy za dużo to się okaże, bo jeszcze tam na parapecie mamy kwiatki do przesadzenia. Okej. Okay. Nie, o tym mówiłam. Chyba mówiłam, co? Jakie na parapecie? No tam. Ty chyba sobie żartujesz. Powiem wam, że kiedy zamieszkaliśmy w tym mieszkaniu, pierwsze kwiatki, które kupiliśmy, to były kwiatki kwietące. No i niestety chyba z kilka kwiatów od razu nam po lecie zginęło. Nie wiem, czy to były kwiatki, które były tylko na pewny okres czasu, w sensie tylko na lato, a później one giną. Czy po prostu nam tak się nie udało dobrze za nimi dbać i im się to nie podobało, więc one... Jak to mówią, chyba za mało miłości miały. Tak jest. Albo nie rozmawiałaś z nimi. Może tak być. No i po tym czasie kupiliśmy właśnie takie różne... Takie bardziej drzewkowate, bardziej drzewkowate oraz takie bardziej podobne do palem. Palemek różne, no i powiem wam, że te kwiatki już nam fajnie rosną. No powiedzmy fajne, jasne, że te drzewko, pachira, zauważyłam, że ona co jesieni robi się taka słaba i listki stają takie żółte.
No ale ogólnie dobre nam rośnie, cały czas rozpoczęły się nowe pędy, więc żyje sobie u nas. No i mamy jeszcze kilka innych drzewek, które u nas rosną. Aczkolwiek jeszcze bardzo lubimy i też fajnie u nas rosną, są starczyki. Aczkolwiek no, na zimę jasne, że te starczyki już nie mają kwiatków. No ale liście jak najbardziej. Dobra, dosypujemy jeszcze do ziemi? Nie, uważam, że już tak. Tak, starczy. Tak, już. Ja bym aż tak nie starczy. Dobra. Hurra! No zobaczcie sami, jak ten kwiatek jest korzeniony. Szczerze, ja w ogóle dziwię się, że takim czymś on jeszcze mógł rosnąć. Jaki duży kwiatek, a jak mało ziemi, tak? Bardzo ciężko było go wyjąć. Bardzo ciężko. No tak, bo właśnie to jest urok takich doniczek, osłonek, że one w środku są szerokie, a kiedy wyjmować kwiatek tutaj w górze, on jest węższy. I dlatego ten kwiatek nie chciał w ogóle wejść. Nie kupujcie takich doniczek. Żeby tu były grubsze, tu węższe. Wyglądają fajnie. Ale kwiatki nie chcą później wchodzić. Zobaczcie, ile on ma pędów. Podobno te pędy można odrywać, stawić do wody i one puszczą normalnie korzenie i można ich przesadzać. Ale szczerze, nam miejsca zabraknie w mieszkaniu, żeby ich wszystkich rozsadzać. Więc po prostu sobie stoję z tymi pędami na parapecie i powiem, że jak dostaliśmy go, to on był taki pojedynczy i malutki. Ja za tyle czasu już aż na tyle nam się rozrósł, więc czas przyszedł i na niego, żeby zmienić mu doniczkę na większą. No z tym jest chyba najgorzej. No, z tym jest bardzo delikatny, a też i te korzenie mu się bardzo tutaj mocno rozrosły. Tej półkolistej doniczce. Widać, że rzadko mamy doświadczenie z przesadzaniem kwiatków. Syn ogrodnika. No zobaczcie, ile tych korzeni. No ewidentnie do niego już za mało miejsca w tej doniczce. Och, mam nadzieję, że tylko te kwiatki przeżyją to. Też mam nadzieję, bo tego to trochę mocno poszarpaliśmy, więc nie wiem, czy coś z niego będzie. No właśnie, z czego to te pędy będzie trzeba, ale tak jak powiedziałaś... się rozsadzi. Rozsadzić. A propos kwiatka, co wam opowiadałam, że można go rozmnożyć. Właśnie już tak robiłam. Postawiłam go do wody i on puścił takie korzenie. No i będziemy go teraz sadzić. Powiem wam, że przesadzenie kwiatków już prawie skończone. Zostało nam trochę posprzątać oraz ponosić te wszystkie kwiatki po innych pokojach, ponieważ nie będą one na co dzień wszystkie tutaj stać, ale już chcieliśmy wam to pokazać. I musieliśmy właśnie ogarnąć jeszcze inne kwiatki, czyli te, co widzicie teraz, ponieważ na nasz ślub dostaliśmy, uważam, że oryginalny prezent, czyli zamiast zwykłych, żywych kwiatków dostaliśmy taki koszyczek, w którym było kilka kwiatków doniczkowych. Uważam, że super pomysł. No więc co, musieliśmy ich też przesadzić, również przesadziliśmy inne kwiatki, na przykład większe doniczki, więc... Tak to u nas wygląda. Na szczęście, powiedzmy, prawie już to skończyliśmy i mamy nadzieję, że te kwiatki będą lepiej nam rosnąć i w ogóle będą rosnąć, że im nic nie zaszkodzi, że robiliśmy właśnie te przesadzenia w ten okres czasu, czyli w listopadzie, no i że oni zostaną z nami i będą u nas mieszkać dłużej. No cóż, praca już zrobiona, to teraz czas na jedzenie. Dzisiaj u nas to będzie ziemniaczane puré z łososiem oraz warzywami. Powiem wam, że jedzenie było przygotowane z Thermomixa, aczkolwiek te dania robiłam pierwszy raz. Wygląda fajnie, mam nadzieję, że także smakuje. Jeszcze powiem wam a propos kwiatek. Teraz już jak kwiatki są przesadzone, no aż mile jest. No fajnie to wygląda, już jestem spokojna, że wszystko na miejscu, kwiatki są zadbane. No cóż, idziemy jeść. Paweł, zapraszam. No, tak się prezentuje nasze jedzonko na dzisiaj. Reconozco poco y me provoca tanto cuando estamos en la cama. Esas ganas de hoy que nos tenemos no se dejan pa' mañana. Mi color favorito.